3 lipca podczas śniadania prasowego prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński podpisał umowę z firmami Eurovia oraz Orfin na realizację budowy 25 km ścieżek rowerowych w mieście. Te dwie firmy, którą dzisiejszą umowę żeśmy podpisali, to 17 km ścieżek rowerowych w ramach inwestycji ZIT-owskich, zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Wykonaje między innymi firma, która wykonuje ulicę 3 Maja, dzisiaj remont, czyli Eurovia, i firma Orfin, około 4 miliony złotych, kolejne kilometry ścieżek rowerowych, ale również inne inwestycje, które przeprowadzamy dzisiaj w mieście, będą się wiązały również z budową ścieżek rowerowych, także do końca przyszłego roku, właściwie połowy przyszłego roku powinniśmy mieć około 25 kilometrów nowych, zupełnie nowych ścieżek rowerowych, no kilka wypożyczalnych rowerów, o których mówiliśmy, przebudowane przejścia podziemne, staramy się o kolejne przebudowy i kolejne wypożyczalnie, także myślę, że tutaj jest znacząca zmiana jakościowa, jeżeli chodzi o transport rowerowy, która mam nadzieję również przyczyni się do tej walki z niską emisją i poprawy komunikacji w naszym mieście, żeby te korki były mniejsze, żeby mieszkańcy przesiadali się do komunikacji publicznej, jak i na tą właśnie rowerową. W jednym zadaniu to jest faktycznie pierwsza taka duża inwestycja na terenie miasta. Oczywiście w ramach samych przebudów ulic czy jakichś prac remontowych takie ścieżki powstawały, natomiast to jest zadanie realizowane w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych No tutaj mamy do czynienia z budową jakby całego systemu ścieżek, który ma łączyć małe węzły przesiadkowe, które budujemy czy też przebudowujemy w ramach zadania właśnie ZIT-owskiego. To z założenia właśnie miało być połączenie małych węzłów przesiadkowych po to, aby umożliwić właśnie komunikację rowerową. Przy tej okazji również powstaną wypożyczalnie rowerowe na terenie miasta, które będą umożliwiały mieszkańcom skorzystanie właśnie z takiego ekologicznego środka transportu, jakim jest rower. Mogą się przemieścić z wykorzystaniem tego roweru pomiędzy tymi wypożyczalniami. Nowe ścieżki do 2018 roku będą łączyć obszar m.in. ulic Andersa, 1 Maja, Mościckiego, 3 Maja, Wawel, Narutowicza czy Piłsudskiego. Inwestycja pochłonie ponad 11 milionów złotych.